Cześć, mam na imię Rafał, witam Was ponownie na kanale Water Jet Support. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy dogłębniej o jakości wody. W jednym z naszych poprzednich filmów możecie znaleźć zapis tego, jakie badania wykonujemy na miejscu klienta. Link do tego odcinka znajduje się w prawym górnym rogu. I wtedy badaliśmy twardość wody, substancje zawieszone, czyli zanieczyszczenia wody, temperaturę, czyli to, co możemy zrobić na miejscu u klienta, pobierając bezpośrednio próbkę wody z tego ujęcia. To, czego nie możemy zbadać u klienta bezpośrednio, badamy u nas na miejscu, pobieramy próbkę wody od klienta i za pomocą tych właśnie tutaj odczynników i urządzeń, które od niedawna są na naszym wyposażeniu, możemy zbadać większą ilość parametrów, a jak wszyscy wiemy, jakość wody w urządzeniach do cięcia wodą jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że wiąże się z takimi aspektami jak na przykład gwarancja producenta i żywotność pracy naszego urządzenia. Każdy z producentów określa normy, jakie musi spełniać woda, która jest podawana na urządzenie. Tak też robi nasz producent i dzisiaj zbadamy wodę właśnie pod kątem tych parametrów. Jeżeli jakiś parametr wody nie mieści się w normie, możemy zastosować odpowiednie urządzenia, które tą wodę uzdatnią. Na przykład stacja zmiękczania wody, odżelaziacz, system odwróconej osmozy, zaawansowana filtracja wody. To wszystko ma służyć temu, aby woda podawana na pompę przede wszystkim właśnie spełniała wymogi producenta i zapewniła naszą niezawodną pracę. Zbadaliśmy już wodę pod kątem twardości, temperatury oraz cząstek zawieszonych, tak zwanych TDS. Dzisiaj poszerzymy to badanie wody o test na chlorki. To będzie taki test z odczynnikami chemicznymi. Dodatkowo zbadamy wodę pod kątem krzemionki za pomocą takiego fotometru. Dodatkowo również za pomocą innego fotometru zbadamy zawartość żelaza. Dzięki temu dowiemy się, czy musimy wodę zastosować odżelaziacz wody. No i podstawowe nasze urządzenia, czyli miernik temperatury, pH oraz TDS-ów oraz twardość wody. To jak wspomniałem we wcześniejszym odcinku. Zabierzmy się do pracy. Zaczniemy od testu na obecność żelaza. Otwieramy nasz zestaw. W środku znajduje się urządzenie do pomiaru oraz dwie fiolki. W jednej pozostanie czysta woda, w drugiej taka sama ilość z dodanym odczynnikiem. Urządzenie po prostu zmierzy różnicę. Pierwsza nasza próbka wyjściowa, czyli tak zwany ślepy test. A teraz przygotujemy próbkę z roztworem. Odczynniki chemiczne, nie ma żartów. Teraz jesteśmy gotowi. I mieszamy. Przez 2 minuty. Mamy przygotowane dwie fiolki. Pora włączyć urządzenie. Wkładamy próbkę bez odczynnika. Teraz urządzenie jest gotowe do pomiaru próbki. I wynik poznamy za 3 minuty. Nasze urządzenie nie wykazało obecności żelaza. Do tej wody nie będzie potrzebny odżelaziacz. Kolejny zestaw pomoże nam zmierzyć zawartość krzemionki. Mamy też w tym zestawie mamy również urządzenie. Dwie fiolki. I tym razem trochę więcej odczynników, bo aż 3 rodzaje, więc proces zajmie nieco dłużej. Zgodnie z instrukcją, najpierw posłużymy się pierwszym odczynnikiem. Po jego rozpuszczaniu dodamy drugi odczynnik. Następnie należy odczekać 10 minut. Po tym czasie należy dodać trzeciego odczynnika i dopiero dokonamy pomiaru. Minęło 10 minut, pora dodać ostatni odczynnik. Już teraz możemy zaobserwować, że zmienił się kolor tej próbki. Więc prawdopodobnie nasz miernik coś wykaże.
Mamy gotowe dwie próbki. Pora dokonać testu. Włączamy urządzenie. Zresztą chwilę to trwa. Około 2 minut teoretycznie instrukcji przed. Urządzenie jest gotowe do badania próbki końcowej. Mamy nasz wynik, czyli 18 mg na litr krzemionki, czyli 18 ppm. Przeprowadzimy również test na obecność chlorków. Ten zestaw pozwala wykonać test w podwójnej rozdzielczości, znaczy w dwóch rozdzielczościach. Do 100 mg przepraszam, na litr oraz jeżeli wyjdzie ten wynik mniejszy, chcemy wiedzieć, jaka jest dokładna wartość, możemy wykorzystać ten sam test w nieco większej rozdzielczości. O tym, w jakiej rozdzielczości wykonujemy test, świadczy jakby wielkość próbki oraz ilość dodanych odczynników. Według zaleceń producenta chlorków nie powinno być więcej niż 100 ppm, czyli 100 mg na litr, więc wykorzystamy na razie test w wyższej rozdzielczości. Jeżeli to wyjdzie powyżej, to i tak da nam odpowiedź. Jeżeli wyjdzie poniżej, to nie musimy badać tego dokładniej, chyba że jesteśmy ciekawi. Pobieramy 5 ml wody, którą chcemy zbadać. Dodajemy pierwszy odczynnik, 2 krople. Nasza próbka zabawiła się na fioletowo. Dodajemy drugi odczynnik. Do momentu, aż próbka zmieni kolor na żółty. Pora na ostatni, trzeci odczynnik, za pomocą którego zmierzymy właśnie zawartość chlorków. Do tej próbki będziemy dodawać po kropli ostatniego odczynnika, aż nasz roztwór ponownie zmieni barwę na fioletową. Czyli mamy tak jak w tej chwili. W momencie, kiedy się to wydarzyło, ze strzykawki odczytujemy ilość wstrzykniętego odczynnika, mnożymy to przez współczynnik i otrzymamy wynik, który wskaże nam, jaka jest zawartość chlorków w miligramach na litr w tej próbce wody. Mamy wyniki jakości wody. Ze wszystkich parametrów, które sprawdziliśmy, mamy przekroczoną wartość TDS, czyli wszystkich rozpuszczonych cząstek w wodzie. Z 250 wymaganych pomiar wykazał 400, czyli tu mamy przekroczoną normę. Wapnia z wymaganych minimum, znaczy maksimum 17, mamy aż 374 i tu rzeczywiście mamy dosyć twardą wodę, co nie jest niczym nadzwyczajnym w naszym kraju. Mamy również żelazo wykazało 0, czyli jesteśmy poniżej normy. Chlorki mamy 50 przy 100 dopuszczalnych. I mamy krzemionkę na wysokości 18 ppm z 10 dopuszczalnych. Co z tego wynika? Klient, który dostarczy nam tą próbkę wody, będzie musiał zainwestować w stację zmiękczającą wodę oraz w system, prawdopodobnie w system odwróconej osmozy, aby pozbyć się krzemionki oraz zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie, czyli zbić właśnie pierwszy parametr, czyli TDS, do poziomu poniżej 250 mm. Tak jak dla ludzkiego organizmu potrzebna jest woda, która spełnia pewne normy i o to dba dostawca wody, dlatego my nie musimy się martwić o jakość wody w kranie, bo robi to za nas ktoś inny, tak maszyna potrzebuje wody, która też jest dla niej zdrowa, jeżeli tak możemy powiedzieć. Więc pamiętajcie, żeby dbać o jakość wody, bo to może odbić się na sprawności waszego urządzenia oraz tego, jak potraktuje was producent w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego. Tak przy okazji, w ramach ciekawostki,
Jeżeli chcecie sprawdzić, czy woda jest twarda, czy miękka, można zrobić bardzo prosty test. Namylcie dłonie i spróbujcie spłukać te dłonie wodą. Jeżeli mydło szybko nam się spłucze i od razu czujemy taką jakby, no, tępość skóry, to znaczy, że woda jest twarda w miarę. Jeżeli trudno jest spłukać szampon, mydło lub inne detergenty, to znaczy, że woda jest miękka. Spróbujcie sami.